cię bardzo i nie mogę cię i mieć chcę ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. Tutaj macie teraz możliwość zobaczenia dwóch treningów bench pressa na czarnym monsterze. Jak to wyglądało? Sami zobaczycie. 190 jak 4 dni temu szedł ciężko, a teraz jak 200 poszło po 4 dniach później. Także no widać, że jest różnica. Jest różnica przy mądrym, spokojnym trenowaniu, nie napalaniu się, nie sprawdzaniu maksów. Już tak fajnie do przodu. Wiadomo, że może i bym więcej zrobił na pewno, tylko że to już trzeba, wiadomo, asykuration. Nie bardzo lekko, tylko złapią mnie te skurcze. Co chwilę w całym miejscu, że jest obawa. Dlatego 3 powtórzenia, zobaczymy ile 190 pójdzie. Yo, 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 jedziemy duś. Na razie tako. Czyli łapy nie ma. Co? Bench press dzisiaj znowu. 6 dni, 3 razy bench press. Zobaczymy, jak dzisiaj to będzie wyglądać. Może znowu monsterek wiedzie. Kto wie, jest spoko. Aha, tam już w sumie robimy ten trening w monsterze. Muszę to skleić. No to może skleimy razem z tym. 2 dni treningowe. Może na pomarańczowym monsterku, ale tym pojedynczym, nie te 3 warstwowe, ale tym pojedynczym. Wiem, że patrzycie na żyły, ja też, tak na plecie. Jademy dość dupiemy żur. Jest temat koszulek, za niedługo się możecie spodziewać tych koszulek, za niedługo, myślę, że od nowego roku ruszę z pierdolnięciem. Zobaczymy, czy wam się spodobają, dużo. Będzie 4-5 haseł do kupienia. Jakościowo zajebista koszulka. Jak tylko ją dostanę, to będę się w niej pokazywał. Bo naprawdę będzie fajna gatunkowo. Jakość będzie zajebista. I jakość wykonania owych tam napisów też będzie pro. Nie tak jak było kapsel, bo to jest dramat. Tu jest pełna profeska. Osoba, która się tym zajmuje, jest mega profesjonalna, dba o każdy szczegół, więc mam nadzieję, że będzie dobry odbiór.
Co taka słaba jakość tego nagrania, bo mi się tak wydaje. Espanol gol. Ładne kuponiki mam dzisiaj. Mega. Zwycięskie oczywiście. Zwycięskie. No i co? Ja już po treningu. Tak, tak, ta koszulka też będzie. Będzie, będzie. Jadę na Silesia. Po jakieś zakupki. Do KFD. Jedyny słuszny sklep z odżywkami. Pytacie często, ile procent kod na kod paleciak, czy tam zależności teraz, na przykład Pitotollo. No to ile? 5%, a czemu nie więcej? Bo mają, KFD ma tak niskie ceny, że ciężko, żeby jeszcze nie wiadomo jakie kody drogie procenty były, bo naprawdę już nie ma z czego zbić. Inne mają droższe suplementy i mogą sobie wysoką marżę i sobie mogą pozwolić na większe kody, bo i tak mają z tego zysk. Także tyle. Jocis na mojej maszynie, która się nie psuje, a wybiło jej wczoraj 273 tysiące popierdalania. To trzeba przyznać jasno i wyraźnie, powiedzieć, że Marcin nią ciągle napieprza. To nie ma luźna, spokojna jazda. No teraz jest, bo jakaś ameba umysłowa jedzie przede mną. Niedzielny kierowca sobie jedzie 20-30 na godzinę. No, a to jest SL, znaczy SZ, Fiat. I tak mi się wydaje, że to mogą być tajniacy. Bo to jest właśnie te całe Ducato czy coś takiego. Mogą to być oni. Dlatego Marcin na spokojnie sobie za nimi pojedzie. Nie będzie się podpalać. O Jezu! Izu! Nie Izu! Juzu! Nie wiesz, mordo, o co chodzi? Kratyna Juzu wchodzi! Nowy przekozacki smagot KFD.